Żeby zrobić sześcian, potrzebujemy drewnianych patyczków. A dokładniej 12. Potrzebujemy też plasteliny. Żeby zrobić ścianę sześcianu, potrzebujemy 4 patyczków i 4 kulek z plasteliny. Staramy się, aby wszystko było równe. Potrzebujemy teraz taki kawałek i ten kawałek łączymy z tym. O tak. Potrzebujemy jeszcze jeden taki kawałek. Bierzemy teraz ostatnie 2 patyczki i łączymy je tutaj. Gotowe!